I to tam leży już. Witamy Was w kolejnym odcinku Sobieski TV. Jest to nasz jubileuszowy 12 odcinek. I dzisiaj ja robię wejście, bo Kuby wejścia były słabe. Witam Was, Jakuba. I witam Was, ja Mateusz. No i koniec, to jest całe wejście. Mamy dla Was niespodziankę z okazji zbliżających się świąt i Mikołaja, co już był. I w dzisiejszym odcinku będzie wywiad z naszym gościem specjalnym. A gość specjalny to nie kto inny jak nasz prezydent. Estera Chorąży. Nie, naszym gościem specjalnym będzie Adam Cichy, który w styczniu zdaje swoją kadencję prezydenta. No i pogadamy z nim zaraz o tym, jak było, jak będzie, jak jest. A oprócz tego mamy dla Was kilka zabawnych tematów. Zapraszamy. Planowaliśmy zrobić serię wywiadów z prezydentami K5, czyli tych pięciu najlepszych szkół, jednak okazało się nie być na tak wysokim poziomie, żeby były godne organizacji takich wywiadów. No i co można powiedzieć? No pewnie już większość to zaczytała w Gazecie Wyborczej, Wybiórczej, jak mówią teraz uczniowie 5 liceum. Casualowa sytuacja, klasyczna akcja, nie? Niedziela, popołudnie czy na wieczór. No i tak do końca nie wiemy, co się stało, ale z tego, co przeczytaliśmy w gazecie i w mediach, no to dyrektor po południu w niedzielę porysował jakieś samochody kluczem na Studenckiej. No i nie wiemy, dlaczego tak zrobił. Nie, ja myślę, że czytałem też komentarze i opinie, że jest to sprawa złego parkowania samochodów na owej ulicy. Nie wiem, jak to wygląda w rzeczywistości i myślę, że dowiemy się dopiero po rozprawie, bo chyba... Nie komentujemy tego, no bo nie znamy więcej szczegółów, dajemy tylko do informacji tym, którzy nie wiedzieli. Druga akcja w Nowodworu, którą już sobie pozwolimy skomentować, bo nie chodzi tutaj praktycznie o żadną ważną osobę, tylko o samych uczniów. Uczniowie Nowodworka, organizując słynną szopkę nowodworską, która jest jakimś tam wydarzeniem w ich kulturze, odstawili szopę, naprawdę. Ja się dowiedziałem od ludzi z Nowodworka, że to nie była ta szopka dla uczniów, tylko jest jakaś szopka dla absolwentów. Ja tam nie wiem, bo w Nowodworku raczej nie bywam, ale podobno jest szopka dla uczniów i dla absolwentów i między nimi jest przerwa. W tej przerwie tam pozwolili sobie uczniowie, prawda, na więcej lub mniej, ale raczej więcej. Któryś z nich schodził pijany po korytarzu, zaczepiła go dyrektorka, zwymiotował i wtedy dyrektorka się zorientowała, że coś jest nie tak. No i wzięła ich wszystkich, tam zadzwoniła po policję chyba i spisała ich policja wszystkich. No i mają przypał, nie? No w naszej szkole odbyły się Mikołajki jak co roku. No było fajnie, rozdawali cukierki, pozytywna atmosfera, świąt, wiadomo, miłość, coś tam, pokój. Imigranci, różne inne wartości społeczne. No co, chyba zaprosimy Was już powoli na wywiad z naszym obecnym jeszcze prezydentem. On przybędzie tutaj pewnie za jakieś 15 minut, ale Wy zobaczycie go właśnie zobaczycie go teraz. Siema Adam. Cześć. Siema Adam. Siema Kuba. Ej, ale miałem gorsze powitanie, ze mną się gorzej przywitał. Dla tych, którzy nie wiedzą, bo nie słuchali wcześniejszej części odcinka, tylko przewinęli do tej, Adam był prezydentem naszej szkoły, ale to chyba każdy wie i jest dalej, ale kończy już swoją działalność i zamykając to stworzył dokument, w którym zawarte są wszystkie rzeczy, których on i jego rząd, i jego prezydium dokonali. I może Adam by nam kilka słów o tym powiedział. W sumie to się stwarza cały czas, bo jeszcze go nie skończyłem. Podsumowanie działalności całorocznej samorządu uczniowskiego, gdzie opisuje wszystko, czego dokonaliśmy, jakie działania podejmowaliśmy, jak współpracowaliśmy, jak nasza praca wyglądała. I właśnie taki dokument udostępnię zaraz po zaprzysiężeniu nowej prezydent Estery, żeby można było podsumować całoroczną działalność. Do ścisłości, kiedy to zaprzysiężenie nastąpi? Bo rozumiem, że od tego momentu wtedy zdajesz władzę, no i jakby jesteś już eks-prezydentem, jak na przykład Kwaśniewski. No to zaprzysiężenie będzie jak najszybciej pewnie w styczniu, zaraz na początku po świętach. Jeszcze data dokładnie nie jest znana, ale będzie zapewne ustalona, możliwe, że przed świętami, żeby było wszystko ogarnięte jak najszybciej. Adam, teraz takie pytanie, odrobinę prywatne, ale widząc... A ja wiem, jakie pytanie, przepraszam. Ilu miałeś chłopaków? Zero. Wracając do wywiadu, Adam, powiedz proszę, którego z kandydatów popierałeś, startujących na urząd prezydenta naszego liceum? Ja muszę być bezstronny, także nie odpowiem na to pytanie, natomiast... Niestety, w tym momencie Adam, przejęty obecnością na planie sowieckiego vloga, wyłączył mikrofon. Dlatego z bólem serca muszę oświadczyć, że większa część wywiadu jest niema. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Czy uważasz, że w naszej szkole generalnie łatwo wyjść z jakąś inicjatywą, dać jakiś pomysł, który potem jest realizowany?
Na przykład tak jak miałeś pomysł z geofiltrem, tak jak masz pomysł z różnymi turniejami, czy to generalnie był duży problem, na przykład załatwić to z dyrekcją i pracownikami szkoły, czy generalnie raczej wszyscy byli przychylni? Czy nie, nie jest to w ogóle żaden problem, na przykład to z geofiltrem, to nawet nie trzeba było nic uzgadniać z dyrekcją, bo nawet myślę, że dyrekcja nie wiedziała przynajmniej, co to jest Snapchat. Natomiast każdy pomysł uczniowski, jeżeli jest zgłoszony i jakiś uczeń chce coś zorganizować w współpracy z samorządem, czy pod opieką, czy żeby samorząd to promował, każdy uczeń instruowany, jak to zrobić, i wyciągamy mu pomocną dłoń. Także jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to myślę, że spokojnie może go zrealizować. A, no to Adam, tak podsumowując całą kadencję, mówisz, że jesteś zadowolony, to taka jedna rzecz, z której jesteś zadowolony zdecydowanie najbardziej, która uważasz, że jest takim naprawdę dużym osiągnięciem. Na pewno jest to organizacja twojej imprezy, gdzie sprzedało się 1000 biletów, wyszło 300 osób. To, co było chyba takim największym plusem, to ilość działań, bo mieliśmy w sumie, nie wiem, 9 miesięcy działalności, może coś takiego, a zorganizowaliśmy, czy braliśmy udział w organizacji około tam 45 akcji, jak nie więcej. No to jest to mniej więcej 5 jakichś akcji różnych na miesiąc, a to jest dość pokaźna liczba, no. Nie, no wiadomo, niektóre akcje są takie pomniejsze i nie wymagały wielu rzeczy, typu spotkanie albo konferencja samorządów, ale jednak te 40, tam załóżmy 5, niech będzie akcji w 9 miesięcy, to jest jakieś osiągnięcie, myślę. I większość tych akcji była czymś, co przynosi pożytek dla uczniów, typu różne spotkania, czy rozgrywki, czy konkursy. Przede wszystkim zachęcamy was, żebyście koniecznie sprawdzili ten dokument, który Adam wyrzuci na platformę. No i sprawdźcie sobie koniecznie, zobaczcie, jakim Adam był fajnym prezydentem, jakim fajnym kolesiem przystojnym zresztą też, no i w ogóle, nie? Zobaczymy, czy Estera podoła temu właśnie wyzwaniu, tak wysoko postawionej poprzeczce przez Adama. Ale myślę, że podoła, no bo w sumie z nią też mieliśmy wywiad i było spoko, więc chill. Watch me 9-2, watch me 9-9. Czyli kończąc już ten wywiad, cieszymy się, Adam, że wpadłeś. Uważamy, że twoja kampania naprawdę była owocna i ja tak patrzę, jak śledzę te kilka zeszłych kampanii w ostatnich latach, to ta chyba była naprawdę taka najbardziej przełomowa. Najowocniejsza. Także gratulacje, no i dzięki, że wpadłeś i oczekuj się na antenie STV. Ja może na koniec chciałem podziękować w takim razie za cały rok owocnej współpracy moim wszystkim współpracownikom, szczególnie na przykład Grzesiowi Serapacie, ale też każdemu innemu, który choć trochę przyczynił się do, nie wiem czy sukcesu, ale do takiej dobrej pracy samorządu uczniowskiego. Tak samo dziękuję Mateuszowi i Kubie za prowadzenie tych vlogów. Życzę powodzenia Esterze, życzę wam wesołych świąt, bo chyba będzie przed świętami odcinek, nie? Tak, życzę wam wesołych świąt. I cóż, i do zobaczenia. W zasadzie Adama możecie zobaczyć w dalszym ciągu na naszych korytarzach szkolnych. Możecie zbić z nim piąteczkę, z nami też. Jest piękne, że mimo tego, że jest człowiekiem takiego formatu, podaje rękę zwykłym ludziom, jak ja czy Mateusz. Znaczy może nie ja i Mateusz, bo nie jesteśmy zwykłymi ludźmi, ale takim jak Kuba. Dziękujemy Adamowi, że wpadł do nas i udzielił nam krótkiego wywiadu. Pozdrawiamy go oczywiście serdecznie. Kończąc już ten odcinek, nasz przedświąteczny, chcieliśmy od całego zespołu STV oraz samorządu uczniowskiego życzyć wam wesołych świąt, spędzonych w bardzo ciepłej i rodzinnej atmosferze oraz szczęśliwego nowego roku, no i udanego Sylwestra, spędzonego przed książkami, jak to każdy dwójkowicz. Nie no, wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzecioklasistom życzymy zdania matury jak najlepiej i dostania się na studia. Drugo- i pierwszoklasistom życzymy też owocnych wyników w nauce, owocnej nauki chyba się mówi, i dobrych wyników w nauce. Dużo prezentów pod choinką i wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy was, STV. Pamiętajcie, to my byliśmy wasi prezenterzy. Najlepsi, ukochani. Elo. Dobra, dawaj. Tak, to jest ci. Snow is falling all around me. Hey, having fun. It's the season. Love and understanding. Merry Christmas, everyone. I see clouds of white, I watch them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I think about we are the world.
the children. We are the Coś tam. Let's start giving. There's a child shaking hands, saying, how do you do, dearest? I love you.